Dzień dobry. Witam z lekkim opóźnieniem kilkuminutowym w porannym live'ie Szymona. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć i zobaczyć. Jeżeli nie, to będzie znaczyło, że muszę po raz kolejny wykonywać jakieś nieprawdopodobne jakie przystawki internetowe oraz to, że dzieci sąsiadów zaczęły swój e-learning i to dobrze, że mogą zacząć ten e-learning i go prowadzić, bo wiemy dobrze o tym, ile dzieciaków w Polsce takiego komfortu nie ma i jak bardzo obciążająca jest to sytuacja, ta, która teraz się dzieje, również dla nauczycieli. Ubiegły tydzień przyniósł wiele doniesień i relacji nauczycieli, którzy starają się jak tylko mogą pomóc dzieciakom w tym trudnym okresie, ale wiele z nich po prostu nie ma dostępu do internetu, wiele z nich nie wie, jak to ogarnąć, rodzice im nie pomagają, nie ma wsparcia, nie ma odpowiedniej ilości zasobów, a też czasami rodzice po prostu nie pilnują tego, żeby dzieci do tego e-learningu siadały, on się zawiesza, on działa tak, jak działa. To jest opis tego, w jakiej sytuacji się dzisiaj znajdujemy. A witam się z Wami dzisiaj, w poniedziałek, na progu bardzo ważnego tygodnia, bo nie mamy żadnych wątpliwości, że te najbliższe dwa tygodnie w polskiej polityce i w ogóle w polskim życiu będą zupełnie inne niż te, które były do tej pory. Do tej pory obserwowaliśmy taką bardzo precyzyjną, jasną, konkretną ofensywę PiSu, który szedł po trupach i robił co chciał, ale w tym tygodniu zaczyna się kontrofensywa, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo tak naprawdę zaczyna się z powrotem kampania wyborcze. Kandydatka Kidawa-Błońska postanowiła zbojkotować swój bojkot i jednak wrócić do innej narracji, że będzie brała udział w wyborach, że będzie się biła, że nie można tego tak zostawić. Dzisiaj Platforma ma przedstawić swój genialny plan za godzinę wychodzenia z tego kryzysu. Jestem bardzo ciekaw, jak on będzie wyglądał i czy potwierdzą się te plotki, że chcą proponować Gowinowi marszałka Sejmu od całej opozycji w zamian za to, że zostaną, że tak powiem, uchwalone te zmiany, które wprowadzi do ustawy o głosowaniu na poczcie Senat. To dość skomplikowana układanka. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Bardzo też jestem ciekaw tak naprawdę, tak po ludzku, jak skończy się ta historia z Jarosławem Gowinem, bo ja na niego po prostu zapieniłem się jak chyba wielu z nas, jak chyba wielu obywateli, którzy patrzyliśmy na to, jak kombinuje, że jest przeciwko, ale będzie rekomendował głosowanie za i tak dalej. Ja jestem ciekaw, jaki będzie koniec tej układanki. Przeczytałem jego tekst, który opublikował, zdaje się, w Rzeczpospolitej, o konieczności zmiany konstytucji i że nie da się tego inaczej zrobić. Moim zdaniem się da i nie ma potrzeby dłubać w konstytucji, żeby przeprowadzić to wszystko, co chcemy, ale no mówię, to się będzie kotłowało, to się będzie działo, bo wszyscy kandydaci wrócili do kampanii. Andrzej Duda znowu zaczyna kampanię w internecie, w mediach, spoty, wszystkie te rzeczy. Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę oznajmił, że on jednak staje do boju, Kidawa wraca do boju. My cały czas ten bój toczymy, nigdy żeśmy go nie przerywali. Jestem też przekonany, że my będziemy musieli w ciągu tych dwóch tygodni bardzo precyzyjnie opisać tę Polskę, której my chcemy, bo ta Polska nie jest tylko i wyłącznie Polską sprzeciwu przeciwko tym oszustwom i szulerstwom, które robi w tej chwili PiS, ale taką Polską, w której my będziemy mogli spróbować zmieścić się niezależnie od poglądów politycznych, światopoglądu religijnego i wielu jeszcze innych rzeczy. Będzie taką Polską, którą tak zbudujemy, że ona w przypadku następnego kryzysu, a taki nas niewątpliwie czeka, będzie zarządzana sprawnie, że nie będzie takiego bezchołowia, jakie jest w tej chwili, bo jeżeli macie dzisiaj do czynienia z pomocą państwa, czy tak zwaną pomocą państwa w sprawie tego kryzysu, który wszyscy przeżywamy, to sami doskonale wiecie, jak to działa. Przecież to jest po prostu błąd na błędzie. Dzisiaj się okazało, że mieli zlikwidować ten próg dochodu, żeby dla tych, którzy mają działalność i mają nie płacić ZUS-u, to się okazało, że nie przywrócili, znaczy nie zlikwidowali tego progu. Ja sam dopatrzyłem się w tej ustawie jednej prostej rzeczy, że powiedzieli, wielka łaska, teraz postojowe będziecie dostawać nie raz, tylko będziecie dostawać przez 3 miesiące, jeżeli macie na przykład, prowadzicie działalność gospodarczą. Nie takie proste, bo jeżeli masz działalność gospodarczą, to wystąpisz raz o to postojowe i musisz wtedy dowieść, że twój dochód z miesiąca na miesiąc był o 15% niższy. Ale jeżeli chcesz dostać postojowe na drugi miesiąc, to musisz po raz kolejny wykazać, że w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu ten spadek znowu jest o 15%. A jeżeli chcesz trzeci raz dostać, to znowu musisz pokazać, że w kolejnym miesiącu jest znowu o 15% niżej. A co jeżeli masz zero od 3 miesięcy? To przecież nie możesz wykazać spadku o 15%, bo masz zero. Tak? A jeżeli wpadła ci jakaś jedna faktura na 500 zł albo na 700, to już nie masz spadku o 15 zł, o 15%, tylko masz wzrost miesiąc do miesiąca o tam 500%, tak? Jeżeli z zera idziesz na 500 zł. No to o czym my rozmawiamy?
To jest oczywiste, że w tym momencie dostajesz to postojowe 2080 zł tylko raz. Dlatego, że rząd cię postanowił przechytrzyć na twoich własnych pieniądzach, które masz. Poza tym to, że im starczało czasu i energii i siły do tego, żeby w tej tarczy antykryzysowej pozaszywać te wszystkie swoje pocztowe prawidła. Wiecie, do czego oni doprowadzili? Oni doprowadzili do sytuacji, w której dzisiaj, zgodnie z obowiązującym prawem, podpisaną tarczą antykryzysową w piątek przez prezydenta, nie ma Państwowej Komisji Wyborczej. To znaczy, ona formalnie jest, ale jest minister Sasin, który ma jednoosobowo decydować o wszystkim wyborach, łącznie ze wzorem kart wyborczych i tym, jak one będą drukowane. Państwowa Komisja Wyborcza została kompletnie wykastrowana. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ma podobno zabrać głos w tym tygodniu w tej sprawie i o tym powiedzieć, ale w tej chwili nie ma na czym przeprowadzić wyborów, bo oni prawnie wszystko wywalili w kosmos, a logistycznie niczego nie dowieźli i nie mogą dowieźć, bo Senat im to zablokował. I oni to pozaszywali w tej ustawie o tarczy antykryzysowej, żeby spowodować, zrobić szantaż opozycji, że nie może zagłosować przeciwko tym ich przepisom, bo jak zagłosuje, to wywali też te przepisy dla przedsiębiorców. Kulawe, ale niech już będą, jakie będą. Natomiast to, do czego nas prowadzi polski rząd w środku tego kryzysu, było widać bardzo dokładnie z tym znoszeniem obostrzeń. Przecież wiecie, że dzisiaj w ramach poluzowywania polskiej gospodarki możecie pójść z powrotem do lasu. Po jakiego grzyba oni wprowadzali, że tu się odwołam do leśnej metafory, zakaz wstępu do lasu, to chyba tylko Pan Bóg jeden raczy wiedzieć w swojej nieograniczonej wszechwiedzy. Po co to było? Znaczy, co się może stać w lesie, jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne? No ale dobra, skasowali w ramach odmrażania polskiej gospodarki zakaz wstępu do lasu. Mam tylko nadzieję, że do tego lasu będzie się chodziło w innych celach niż ten, który przegłosowała ostatnio PiS ze znaczną częścią Polskiego Stronnictwa Ludowego i bardzo przyjemną reprezentacją lewicy, czyli udział dzieci w polowaniach przekazany dalej do komisji zamiast te głupoty odrzucić. Więc mam nadzieję, że nie w tym celu będziemy teraz chodzić do lasu. Ale okej, do lasów możemy chodzić. Tylko co z odmrażaniem gospodarki? Co z tą całą wizją, którą powinniśmy mieć tak jak Czesi, którzy mają rozpisany plan, bardzo konkretny, który się teraz zaczyna, kończy w czerwcu, wiadomo w jakich etapach co się będzie odbywało, jak z czego wychodzimy, a nie dochodzimy do takiej sytuacji, w której minister, który przekonywał, że maseczki są bez sensu, nakazuje teraz noszenie nam wszystkim maseczek. Jesteśmy w sytuacji, w której mieliśmy w niedzielę największy dobowy wzrost stwierdzonych zakażeń, bo mieliśmy 525 zakażeń i jednocześnie zaczynamy wprowadzać strategię poluzowania. To musi być wszystko precyzyjnie napisane. Jedna rzecz to jest sensowna, prosta, przecież nasi eksperci to napisali, pomoc od państwa, łatwe pożyczki, pół roku bez danin publicznych, 2080 zasiłku dla bezrobotnych, dla każdego, kto znajdzie się bez pracy, niezależnie od przyczyn, w jakiej się bez pracy znalazł, pół roku, dopłata realna dla pensji dla przedsiębiorców, wsparcie finansowe samorządów natychmiast, które ponoszą rzeczywiste koszty walki z tą epidemią, ale po drugiej stronie plan wychodzenia, pokazanie, jak my najszybciej chcemy dojść do tego poziomu, do którego powinniśmy dojść, czyli 10 tysięcy testów na milion, żeby móc z tego jakoś sensownie wyjść, a później od razu też widzimy, za 2 tygodnie rusza to, za 3 tygodnie rusza to, za 5 tygodni będziemy w stanie prawdopodobnie uruchomić to, powołujemy wreszcie jakiś szeroki panel ekspertów, a nie tych, którzy on tam ma, nie wiem, 3 czy 4 w tym ministerstwie, którzy cały czas mu coś innego, jak widać, mówią, bo co chwila ten rząd idzie w to, później w prawo. To jest tak, jak się u nas mówiło na Podlasiu kiedyś, rosyjska szkoła baletu. 2 kroki w przód, 1 do tyłu. 1 krok w przód, 2 kroki do tyłu. I oni tak po prostu chodzą cały czas, a my mamy za nimi biegać i czekać na kolejną konferencję premiera Morawieckiego, na której będzie uprzejmy powiedzieć, że może teraz wymyślili, że teraz zrobią coś jeszcze. No tak nie można funkcjonować. Jak my mamy tak żyć? Co mają powiedzieć uczniowie? Co mają powiedzieć rodzice tych dzieci? Przecież rodzice muszą też wiedzieć, kiedy będą jakieś żłobki, otwarte szkoły, żeby mogły wrócić do pracy. Przecież maturzyści muszą wiedzieć, kiedy będą matury, czy będą odłożone, czy nie. A że nie minister będzie po prostu owiewał się woalem tajemniczości i mówił, że na pewno powie 3 tygodnie przed faktem. Czy on kiedyś pamięta, jak zdawał matury? Ja wiem, że był nauczycielem w jednym z białostockich liceów, ale czy on zdawał kiedyś matury? Czy on pamięta, ile od tego momentu w życiu człowieka zależy? Wiecie, tu nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć o tym szwindlu, o tym oszustwie, które oni teraz robią z wyborami, chcąc nam przy okazji kryzysu ukraść demokrację. I jeszcze prezydent Duda opowiada tylko copały, bo już naprawdę trudno to inaczej nazwać, o tym, że państwo w kryzysie potrzebuje prezydenta, bo bez niego pogrąży się w chaosie. Tak, panie prezydencie, państwo w kryzysie potrzebuje prezydenta, tylko nie takiego jak pan.
I to jest ta podstawowa rzecz, którą musi do pana dotrzeć. Nie takiego jak pan, który jest tak naprawdę już nawet... Obraziłbym notariuszy, gdybym powiedział, że notariuszem Jarosława Kaczyńskiego, tylko jest pan kompletnie bezwolnym, zależnym absolutnie od woli swojego sponsora politycznego, który płaci za pana kampanię. Ani grosza pan nie zebrał w ubiegłym roku, w poprzednich wyborach od ludzi. Wszystko dała panu partia, która pana wystawiła. Kupił pan sobie przychylność mediów publicznych przez to, że przekazał im 2 miliardy złotych. Jest pan kompletnie nieobecny w kryzysie, kiedy trzeba być z obywatelami i nie myśleć o swoim interesie, tylko myśleć o tym, o Polsce, o nas wszystkich, o tym, jak spróbować nawet przegrać te wybory i pójść w inok, ale mieć honor. Przecież pan zawsze pracę sobie znajdzie, młody pan jest, da pan radę. Znajdzie pan pracę, ale honoru nigdy pan nie znajdzie, jeżeli go pan dzisiaj straci. To jest, my dzisiaj potrzebujemy przywódcy, który będzie miał serce, który będzie miał głowę, ale który też będzie miał, mówiąc już zupełnie wprost, jaja do tego, żeby podejmować radykalne decyzje, które służą Polakom, a nie tylko partii politycznej. My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, i wielokrotnie o tym mówię od wielu dni, nie jesteśmy w przeważającej większości członkami żadnej partii politycznej. My dzisiaj będziemy oglądali ten spektakl, który zafunduje Platforma, będzie się układała z PiS-em, z państwowym z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie przypadkowo powiedziałem z państwowym, bo oni zawsze z państwem, niezależnie od tego, kto nim rządzi. Z lewicą, z tymi czy z tamtymi, oni się będą teraz mielić, układać, a my będziemy patrzeć na ten serial. Ale my jesteśmy bezpartyjni. My jesteśmy w naszym szpiku, w naszym DNA, my nie należymy do żadnego Budki, my nie należymy do żadnego Kosiniaka, my nie należymy do żadnego Kaczyńskiego. My jesteśmy wolnymi obywatelami Rzeczpospolitej. Do czego doprowadziliśmy, że mikrareprezentacja, ile Platforma ma członków? 10 tysięcy? PSL to tam ma chyba ze 100 tysięcy, ale nadal w skali państwa ile to jest? Ile ma PiS członków realnie w Polsce? Że oni kręcą całym naszym światem. Nami wszystkimi. My nie możemy do tego dopuścić. My się na to nie możemy zgadzać. My jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej i to jest nasze dobro. To jest nasza legitymacja. To jest to, co mamy do zaoferowania dzisiaj światu i samym sobie, żeby zbudować Rzeczpospolitą. Kraj, w którym nie będziemy się musieli ekscytować w tym tygodniu tym, czy ordynacja wyborcza zostanie zmieniona tak zakitrana i czy będą wybory i czy kidawa. Tylko będziemy się mogli czuć pewnie w państwie, które nie będzie nas prześladowało za to, że myślimy inaczej albo czujemy inaczej. W państwie, w którym każdy będzie mógł dokonywać wolnych wyborów politycznych, a nie musieć latać do skrzynki pocztowej pilnowanej przez żołnierzy, bo Duda wymyślił, że kraj się zawali bez niego. Jest niestety podobnie argumentacja, którą słyszeliśmy z ust Jarosława Gowina. Tylko będziemy naprawdę budowali bezpieczny kraj, bezpieczny port. To nie są utopie, to nie są jakieś dyrdy mały. Wielokrotnie wam o tym mówiłem w moim programie i będę jeszcze mówił. Ja naprawdę wiem, jaką Polskę my mamy mieć. Za rok, czy za 2 lata. Czy za 3 lata, kiedy to cholerstwo ustąpi. I ta Polska, jej immanentną częścią jest to, żeby ona była dobra na czas pokoju i na czas kryzysu. Ale żeby to się stało, to my musimy wyjść z tej partyjnej logiki. Bo jak nie, to dalej będziemy zakładnikami tego show, które się będzie działo w tym tygodniu. Tego, czy oni się już dogadali, czy się nie dogadali. Czy oni się dogadali, czy nie dogadali, zmieni to, jak wasze dzieci się czują w związku z maturami? Czy to, czy oni się dogadali, czy nie dogadali i jaka jest pozycja Jarosława Gowina teraz w tym dealu wobec Borysa Budki, Andrzeja Dudy i tak dalej, i Małgorzatek i Dawy, czy to zmieni realnie? Rzeczywiście zmieni to, czy ile pieniędzy macie na koncie, żeby zapłacić wasze rachunki? Czy nie widzicie, jak daliśmy się kupić, jak daliśmy się też naszej wyobraźni oszukać? I tu oczywiście nie chodzi o to, żeby kasować klasę polityczną. Ja z nimi rozmawiam i będę rozmawiał dzisiaj też z niektórymi z tych, których wymieniłem. I tu nie chodzi o to, żeby okazywać im brak szacunku i mówić, słuchajcie, ale pokazać im, gdzie robił błąd. Opowiadając nam Rzeczpospolita jako folwark partyjny, który teraz jest rządzony za twarz trzymany przez PiS, a za chwilę będzie przez kogoś innego, to o to chodzi, to taką Polskę chcecie mieć, bo ja nie. Dlatego wiecie, to jest strasznie ważny czas, bo te najbliższe 2 tygodnie, ja nie wierzę, że wybory będą w maju. Myślę, że szanse na to są coraz niższe i coraz wyraźniej to widać i wszyscy to widzą. Będziemy mieli prawdopodobnie wybory... Tak mi się przynajmniej, tak jak zawsze twierdziłem, w sierpniu albo we wrześniu. Ta propozycja Gowina jest absolutnie kosmiczna, zmiany konstytucji. Nikt tego nie poprze przy zdrowych zmysłach, poza tymi, którzy to wymyślili, no i poza PiS-em, bo dla niego, wiesz, znaczy wejście w wymianę zamków w konstytucji jest zawsze pożądaną opcją, tylko wiadomo, że nie wolno wymieniać zamku z włamywaczem. To jest bardzo prosta sprawa. Ja jako obywatel zrobiłem już w tej sprawie, nie chcę powiedzieć, że wszystko, co mogłem, bo wiecie, że mamy akcję Uwolnić Wybory, gdzie prosimy o
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wnosimy jako obywatele, którzy mogą to zrobić na podstawie konstytucji artykułu 63, ale też kodeksu postępowania administracyjnego. Mamy prawo, bo jesteśmy obywatelami, nikt nam obywatelstwa nie zabrał. Premier jest takim samym obywatelem jak my i my do niego wnioskujemy o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, żeby uprościć procedury, które teraz się dzieją, nie ograniczać naszych praw nielegalnie, uprościć otrzymywanie od państwa pieniędzy w tym trudnym czasie i też doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli zagwarantowane wolne wybory w Polsce i wybierzemy tak, jak chcemy, bo od nich zależy też to, jak będzie, co będziemy mieli na kontach i czy nasze dzieci będą mogły mieć te matury, czy nie będą mogły mieć matur w tym czasie, w którym powinny je mieć. Złożyłem w piątek pozew, jak wiecie, przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez marszałek Sejmu i premiera, o zabezpieczenie powództwa, czyli o to, żeby sąd natychmiast wydał premierowi i marszałek Sejmu nakaz wprowadzenia, czy na podstawie wyroku, zabezpieczenia, wszystkich nas obowiązują wyroki sądów, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a więc przesunięcia wyborów, bo nie możemy zrealizować swoich praw wyborczych. Tę walkę będziemy kontynuować. Natomiast my musimy też w tym tygodniu, czy w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy do gry wraca Kidawa, kiedy do gry wraca Duda, kiedy do gry oni wracają absolutnie wszyscy, my musimy pokazać, że my, obywatele Rzeczpospolitej, nadal chcemy zupełnie innego myślenia o Polsce, nadal chcemy bezpartyjnej prezydentury, nadal chcemy zupełnie zmienionego sposobu postrzegania tej rzeczywistości, oparcia go nie na interesie czy wygra, bo dzisiaj, słuchajcie, kto z was zna program Platformy Obywatelskiej? Ręka do góry. Kto z was jest w stanie wymienić jeden punkt programu Polskiego Stronnictwa Ludowego? Kto z was jest w stanie wymienić jeden punkt programu Prawa i Sprawiedliwości? A oni zajmują nam 80% naszej wyobraźni. Pamiętajcie, polityka to nie jest to, czy ta partia, czy inna partia. Polityka to jest to, jak się czują i czy bezpiecznie czują się wasze dzieci. Polityka to jest to, czy macie pieniądze na koncie, żeby zapłacić rachunki w środku kryzysu. Polityka to jest to, czy jak oddacie, bo będziecie musieli pójdziecie do szpitala, to przyjmie was lekarz, który nie będzie się bał was przyjąć, bo będzie miał środki ochrony indywidualnej. To jest polityka. A nie te walki buldogów pod dywanem i pitolenie w tę czy inną stronę. Więc jeżeli chcecie innej polityki, jeżeli chcemy tej innej polityki, to te najbliższe dwa tygodnie będą czasem kompletnego kotła, w którym się będzie gotować. I my też musimy mieć świadomość tego, że jeżeli się będziemy temu biernie przyglądać, to oni nas znowu zrobią w bambuko. I my musimy dlatego zrobić wszystko, żeby przez te 2-3 tygodnie mieć pełną mobilizację. To jest moje wezwanie dzisiaj do was, do pełnej mobilizacji. My się musimy w tym momencie naprawdę spiąć, jeżeli chcemy innej Polski, bo teraz ten pociąg odjeżdża. Oni wszyscy teraz się rzucą do wieszania banerów, robienia spotów, do robienia Q&A-ów i wszystkich tych innych rzeczy. I my musimy zrobić racjonalnie, realnie, w ramach tych pieniędzy, które mamy i tej mobilizacji, pokazać, że my tu jesteśmy i nie zapominajcie, że obywatele Rzeczpospolitej są większością wobec każdej partii politycznej. To obywatele Rzeczpospolitej stanowią Rzeczpospolitą. Ja będę w ciągu tych 2-3 tygodni stawał jeszcze bardziej na rzęsach, ale was też do tego zachęcam. Teraz możemy zrobić tę lepszą Polskę, bo teraz będą ku temu warunki, bo teraz się to wszystko, teraz się ten stolik zaczął chybotać i teraz możemy to zrobić. Dlatego bardzo was zachęcam do wsparcia. Wiecie, jaką wagę ma każde udostępnienie tego live'a? Wiecie, jaką wagę ma to, że udostępnicie jakiś nasz materiał, że podyskutujecie pod nim po to, żeby Facebook pokazał go większej rzeszy ludzi, to ma fundamentalne znaczenie. Fundamentalne. Dlatego, że my w internetach bijemy ich wszystkich na głowę. Tu są wasze, że tak powiem, reakcje. Tam są reakcje wszystkich pozostałych. Dzisiaj rano też widziałem wykresy. Ale my musimy wyjść poza tego Facebooka. My musimy dotrzeć do innych ludzi. My będziemy teraz prawdopodobnie, bo to jest decyzja strategiczna, które będziemy podejmować, my musimy wyjść szerzej do ludzi. A więc będziemy już kupowali przestrzeń komercyjną, już mówiąc zupełnie wprost w mediach, a więc będziemy się komunikować wizualnie z wami, musimy nakręcić spoty, musimy dotrzeć z ogłoszeniami, z komunikatem do tych, na których nam najbardziej zależy. Może trzeba będzie coś gdzieś powiesić, nie w formie prostej agitacji, tylko wolności wołania o prawa obywatelskie. Na się zgłaszają tysiące ludzi, którzy mówią, dajcie nam działać, dajcie nam jakieś narzędzia, my to musimy wyprodukować. Tak jak powiedziałem, Platforma ma kilkanaście milionów na fundusz wyborczy, PSL za chwilę dostanie 8 milionów z podatków, 8,3 na początku maja z subwencji za poprzedni rok, już tu nie liczę dotacji za posłów i senatorów, bo przecież oni za każdego posła i senatora też dostają pieniądze z budżetu państwa. Bosak dostanie 7 milionów chyba, o ile dobrze pamiętam, też na początku maja i też już na to czekają. My mamy zebrane 2,600, z czego się niezwykle cieszę, bo myśmy naprawdę, ta zbiórka idzie jak smog po prostu, ja się z tego tak cieszę, ale my, jeżeli chcecie, to
nawet nie chodzi o to, że wy, bo wy już pewnie 15 razy wpłaciliście, ale znajdźcie choć jedną osobę, która da mi szansę, która da nam szansę, która wpłaci 10 zł, 15 zł. My musimy dzisiaj te pieniądze realnie zebrać, bo mamy w porównaniu z nimi 3, 4, 5 razy mniej, a wiem, że mamy lepszy program i wiem, że mamy dużo lepszą ludzką energię, bo jak kiedy ludzie patrzą na platformę, to myślą sobie, Jezus Maria, no platforma, no tak, no trzeba, żeby jakoś pokonać Dudę. Jak patrzą na lewicę, to tam jest rzeczywiście trochę takiego ruchu, zwłaszcza w tej sprawie światopoglądowej, chociaż jak popatrzyłem na to głosowanie właśnie o dzieciach na polowaniach, to się zacząłem zastanawiać, jaki w tej lewicy tak naprawdę jest światopogląd i jaka baza. Ale nie ma w tej całej przestrzeni ruchu obywatelskiego. Takiego naprawdę obywatelskiego. PiS wszystko za mordę, twardo po prostu zdecydowanie beton robimy, nieważne po trupach, a tutaj my mamy energię obywatelską. Słuchajcie, my musimy koniecznie się skrzyknąć, my musimy to zrobić. Dlatego tak bardzo was proszę o to wsparcie. Na wspierajhołownia2020.pl. My teraz musimy z dnia na dzień bić nasze rekordy, bo to nie chodzi o moje zarobki, ja tu z komitetu wyborczego nic nie mam. My musimy jak najszybciej, w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby osób. Jeżeli wybory będą w maju, na co jest moim zdaniem 10-20% szans, to po to, żeby pójść je wygrać. Z oszustem w skłamanych wyborach, potem, żeby wygrać uczciwie. Ale jeżeli one zostaną przesunięte na sierpień, to zostaniemy z tymi samymi kandydatami. I partie polityczne już mówią wprost. Liczą, że do tego czasu ja się wykrwawię, że my nie zbierzemy tych pieniędzy, że jednak oni będą trzymali swój monopol i oni spróbują rozgrywać to między swoimi kandydatami, a ja im chcę pokazać przekornie, że nie. I że ta ich buta i to ich przekonanie, że jak są pompowani z budżetu państwa, to są w stanie zrobić wszystko, jest głęboko nieuzasadnione. I że naprawdę istnieje w Polsce coś takiego jak obywatelski potencjał i że my damy radę. Więc proszę was, działajcie na Facebooku tam, gdzie możecie. Wyślijcie te pozwy, znaczy te wnioski do premiera ze strony Hołownia2020.pl. To zajmuje minutę, a pozwala nam się też policzyć. To jest niezwykle ważne. Wpłaćcie na wspierajhołownia2020.pl. To jest dzisiaj forma głosowania. Ja wiem, że nam wszystkim dzisiaj jest finansowo ciężko. Zostaliśmy z kredytami, z ratami leasingowymi, z firmami i tak dalej. Natomiast ja proszę o 5 zł, o 10 zł, o 20 zł, jeżeli kogoś stać. Jako inwestycję nadziei na lepszą Polskę, w której nie będziecie tylko widzami spektaklu, który rozgrywają między sobą Borys Budka, Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak, tylko że rzeczywiście poczujecie sprawczość, że to, że jesteście obywatelami Rzeczpospolitej, sprawia, że możecie coś z tą Rzeczpospolitą zrobić, a nie tylko oglądać ją w telewizji o 19, o 19.30, czy kto tam z was ma jaki medialny światopogląd. Idziemy do roboty. Dzisiaj mamy jej przed sobą bardzo dużo, bo pracując nad tym, nad tą recenzją rzeczywistości, która się dzieje obok nas, my musimy też i będziemy to robić, bardzo precyzyjnie pokazywać Polskę, jakiej chcemy. Taką, do jakiej chcemy dojść. Biegniemy w wyścigu, możemy i musimy pokazywać, gdzie ktoś fauluje, gdzie ktoś gra fejplay, gdzie ktoś bierze sterydy, gdzie ktoś robi takie rzeczy, bo przecież PiS dzisiaj politycznie to jest po prostu nerdowska pływaczka, tak? To jest po prostu wszystko napompowane, nieprawdziwe, na sterydach i fałszywe. Pod spodem. I najgorsze jest to, że w tym PiSie jest też mnóstwo fajnych ludzi, no. Takich, którzy są naprawdę państwowcami. Natomiast oni się dali jakoś zaczarować temu Kaczyńskiemu. Jakiś mesmeryzm, że tylko Kaczyński, jak nie Kaczyński, to nikt inny. Jezus Maria, jak to by było cudownie kiedyś zbudować taką Polskę, w której dałoby się wziąć tych ludzi naprawdę z różnych miejsc, a oni przecież tam są. I powiedzieć sobie, dobra, chromolić te podziały partyjne, które w Polsce od 30 lat funkcjonują. My musimy zrobić nową rzeczywistość. Tylko przestańcie kłamać. Przestańcie robić ten festiwal obłudy. Mówcie ludziom wyraźnie, prosto jak jest. Nauczcie się słowa przepraszam. Nauczcie się ludzkich emocji. Nauczcie się normalnego reagowania na to, co się dzieje. I może wtedy jakoś będziemy w stanie to wszystko wspólnie ogarnąć. Ja idę. Mam nadzieję, że idziecie ze mną, że idziemy razem i działamy. Poniedziałek naprawdę dynamiczny, energiczny, ale wierzę, że będzie dobrze. I pamiętajcie, że my tu zawsze jesteśmy po to i my zawsze tutaj działamy i pracujemy. Wy się możecie zająć też różnymi rzeczami, które są ważniejsze w waszym życiu i to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast ja wkręciłem się w te rzeczywistość polityczną bardzo mocno. Nie dla siebie, bo ja tego, jak wiecie, dla siebie nie potrzebuję. Mam swój fach, umiem zarobić na chleb, nie muszę za wszelką cenę trzymać tego wszystkiego. Jest konkretna praca do zrobienia.
Ja bardzo chcę ją zrobić z wami. I dlatego bardzo wam też dziękuję za to, że nam to umożliwiacie. Trzymajcie się, widzimy się dzisiaj wieczorem na live'ie o 20:00. Wtedy będziemy mogli godzinę pobyć ze sobą. Mam nadzieję, że ja będę mniej gadał, a więcej będę czytał waszych pytań. O 13:00 pewnie będzie konferencja prasowa. Po drodze pewnie jeszcze wiele różnych oświadczeń i zaświadczeń różnych kandydatów, a my musimy zrobić robotę i już się bierzemy do produkcji tych wszystkich materiałów, które muszą ludzie zobaczyć. Muszą ludzie zobaczyć, a my musimy je sfinansować, bo ludzie muszą zobaczyć, że tu jest nowa nadzieja, że tu jest zupełnie nowe myślenie o Polsce. Ściskam was wszystkich serdecznie. Tylko jeszcze przeczytam, czy my również możemy wystąpić z FOZ-em przeciw Skarbowi Państwa w związku z zaburzeniem naszych praw wyborczych, nie będąc kandydatami na prezydenta. Popracujemy, panie Grzegorzu, nad tym, żeby był też dostępny taki wniosek. Ja już mówiąc szczerze, nawet poprosiłem moich współpracowników, żeby był dostępny, żeby można było składać taki wniosek odnośnie swojego czynnego prawa wyborczego. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 dni taki wniosek przygotujemy. Klaudia Esz, mam 4 córki, jestem sercem z panem, nie wiem, kto normalny głosuje na PiS. Sporo ludzi fajnych głosuje na PiS. Tylko oni głosują na PiS dlatego, że wydaje mi się, że nie ma alternatywy. Że jedyną alternatywą dla PiSu jest to, co widzą po drugiej stronie sceny politycznej, a to nie jest prawda. Wrzućcie na stronę plik z grafiką banera, kto będzie chciał, pobierze go i we własnym zakresie sobie zrobi taki baner i powiesi na balkonie płocie. To nie jest takie proste, panie Tomaszu, bo to są też kwestie związane z finansowaniem kampanii wyborczej, a więc my to wszystko precyzyjnie wyjaśnimy, ale na pewno stanie się to w tym tygodniu, bo trzeba robić robotę, a nie siedzieć tylko i pitolić w... Młody pan, brakuje panu kasy, a pan jest prawdziwy. Komu się pan dał zaczarować, marzycielu? Pani Teresa pisze. Sam pan kłamiesz, krytyka pana tylko wokół PiSu. Nie sądź pan, byś nie był sądzony. Już nie wiem, co dalej, bo trochę z interpunkcją pani Teresa nie dała rady. Pani Tereso, PiS robi zło w Polsce. Zdarzało mu się robić też dobre rzeczy, i trzeba jasno powiedzieć. Ale poznaje się przyjaźń, poznaje się partnera, poznaje się tego, kto jest blisko nas, szefa swojego pracownika w kryzysie, a nie w dobrym czasie. Więc my w kryzysie teraz widzimy, co oni chcą zrobić. Oni byli dobrzy, mieli usta pełne opowieści o tym, jak chcą pomóc polskim matkom, przedsiębiorcom, dzieciom, rodzinom i tak dalej, a widzimy, że w samym środku epidemii chcą nas okraść. I z dobrotliwego tatusia, który chce się nami zatroszczyć i nas bać, wyszedł zwykły oszust, który teraz chce skłamać wybory, który teraz chce zabrać nam nasz obywatelski głos, który teraz nie potrafi zarządzać tym krajem w kryzysie. Bo to widzimy na każdym kroku. Jak macie firmy, jak macie działalności gospodarcze, jak zwalniacie ludzi, widzicie, że nie potrafi zarządzać w kryzysie. Więc najwyższa pora zmienić to. I najwyższa pora temu kłamstwu, tej obłudzie, bo to jest chore. Że cały świat dzieje się dzisiaj w jednej willi na Żoliborzu i to, co pomyśli dzisiaj rano jeden człowiek z 38 milionów ludzi, ma znaczenie większe niż to, co pomyśli którykolwiek z was, który dzisiaj musi borykać się ze swoim życiem. To jest Polska, z którą trzeba skończyć. Trzeba zbudować zupełnie nowy kraj. Trzeba zbudować to na zupełnie innych fundamentach. Myśmy się dali zaczarować. Myśmy wpadli w pewien syndrom sztokholmski. Czas z tego wyjść. Zostańcie proszę z nami w bardzo... O, pan Zbigniew Stonoga się uaktywnił. Proszę bardzo. Bardzo pięknie. Pan ogląda. Ciekawych widzów mamy. Muszę powiedzieć szczerze, że będziemy przez ten tydzień was bardzo mocno prosić o wsparcie w różnych aspektach. Ale wierzę, że damy radę. I wierzę, że wiecie, że to jest wszystko po to, żebyśmy zrobili tę lepszą Polskę. Ile ja mogę o tym gadać wreszcie? Idę ją robić. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia dzisiaj w ciągu dnia. Pytasz, jak możesz wpłacić na kampanię? Wejdź tu i wpłać dowolną kwotę.